Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ma być fajnie i jeżeli tobie to sprawia przyjemność, to to jest najważniejsze. I ta właśnie to poczucie tego że pielęgnowania czegoś w sobie, ponieważ ucząc się języka, poznajesz też inny sposób myślenia. Masujesz mózg. Zarabiasz punkty przeciwko Alzheimerowi. Jest. Więc zawsze warto. Zawsze warto. I wiesz, nagle myślę sobie, byłam na tym kursie, już zapomniałam. Ale nigdy nie wiesz, co tam w mózgu się działo. Jeżeli tak spojrzeć, ciekaw jestem, jakby tak zrobić taki skaner przed kursem i po kursie, czy tam ile się połączeń stworzyło nowych, nerwowych. Bo na pewno tak się dzieje. Więc to jest taka bardzo dobra praca. Nie zawsze patrzymy na to z takiej perspektywy, że to nam coś pomaga zrozumieć i o nas samych, i doświadczyć czegoś. Czasem taki właśnie, że nawet jakieś, wiesz, taka historia z zajęć czy jakieś ćwiczenie ci pokazuje, to oni tak to rozumieją, albo że możesz spojrzeć na jakiś ten problem z innej perspektywy i że w ogóle rzeczywiście. I ciebie to w jakiś sposób rozwija. Nawet z punktu widzenia takiej czysto struktur językowych, że po francusku nie możesz powiedzieć, że coś ci się udało, tylko że to zrobiłaś. Jest czasownik réussir. Nie ma, że mi się udało, samo się udało, samo się zrobiło. Bo po polsku się często rzeczy same dzieją. Tak. Albo nam się dzieją. Chomik mi umarł. Tak, przytrafiają nam się złe rzeczy, a jak coś dobrego, to coś innego nam załatwiło to powodzenie. Tak, dokładnie. Więc to, albo... to mówi dużo o mentalu też narodów, nie? Tak, i to jakoś wpływa. W momencie, i często też możemy dotknąć kolejnego aspektu, że są osoby, które wolą siebie w innym języku. Warto zwrócić uwagę, że osoby uczące się języków albo przebywające w jakiejś rzeczywistości językowej, władające w jakiś sposób językiem, chociaż nie lubię tego słowa władać językiem, sobie, muszę władać, to jak wiesz, jakby, że jest ten język taki poddany mi. Po prostu posługujesz się nim jak narzędziem. Przemocowe sprawy. Tak, bardzo, bardzo przemocowe. Kultura gwałtu, zdecydowanie. Więc tak czy siak, więc jesteś przebywając w jakiejś rzeczywistości językowej, możesz właśnie myśleć sobie, że nie czujesz się na swoim miejscu, bo rzeczywiście w języku swoim ojczystym jesteś bardziej, możesz być bardziej otwarta, albo robisz sobie żarciki, że masz, wiesz, jakby inny wachlarz możliwości. Ale to wszystko jesteś w stanie wykształcić w języku obcym. Tylko i to też może być ciekawe. Na przykład ja nie jestem Francuzem, ale spotykając się z Francuzem... No to właśnie. Jak wsiądę się na kurze, ty Polakiem jest... kurde, to oszukaniec. Spotykając się z Francuzami, oni się bardzo śmieją czasem ze mnie, że ja mam takie inne spojrzenie na język. Ja robię inne żarty. Okay. Robisz polskie żarty na przykład. Nie, wiesz co, nie tłumaczę polski, nie, tylko mam zupełnie inne spojrzenie na język. Na przykład widzę inne poczucie humoru, ale też w sensie, że jestem bardziej wrażliwy na język, bo inaczej patrzę na pewne rzeczy. Oni na przykład, wiesz, to, że oni liczą, dla nich 80 to jest 4 razy 20, oni tego nie wiedzą. Okay. Więc jakby dla nich jest to, wiecie, wiesz, tak samo jak ja często na moich kursach uświadamiam osobom. Tak, ja uświadamiam osobom i teraz słuchajcie, odbiorczyni, odbiorcy, że poduszka to jest pod uszka. Tak. Że tam kładziesz uszka pod tę poduszkę, więc i nagle ja sobie... takie wow. To się dzieje, więc jakby taka wrażliwość na język to jest bardzo ciekawa. I oni czasem się właśnie śmieją ze mnie, że Jezu, jakie masz pomysły z tym wszystkim, więc inne spojrzenie. I osoby, które uczą się języka, czasem przychodzą do mnie i mówią, że one chcą się nauczyć mówić lepiej po francusku. Chcą się nauczyć lepiej mówić po francusku po to, żeby nie brzmieć infantylnie. Żeby móc dostąpić do takiego, że nikt nie będzie patrzył na ciebie z perspektywy obcokrajowca. Żeby wreszcie móc siebie wyrazić. I na przykład są osoby anglojęzyczne, które mają taki bardzo mocny swój akcent. I nawet jak się kłócą z kimś, to mówią, jak ty słodko mówisz, to fajnie, jak ty się słodko mówisz, lubię ten twój akcent. Jesteś wkurzona, że chcesz coś załatwić,
A to brzmi komicznie. To jest trochę tak, jak słuchamy, jak mówią Czesi na przykład, się z tego śmiejemy. Tak, a to śmiejemy, są poważne informacje. Nie, że śmiejemy, ale że to jest takie, zawsze takie cute. Tak, a to nie o to chodzi. No, to jest takie wszystko słodkie. Tak. Nie chcą być traktowani... Że tak mówimy słodko, szczególnie, tak, to jest takie protekcjonalnie, nie? Więc to jest ważne to, jak my się czujemy w danym języku. I też ta osobowość językowa, z czego wynika? Czy ty jesteś bardziej... niektóre osoby, wiesz, łatwiej też na przykład obiecywać coś albo składać wyznania miłosne w obcym języku. Tak, bo nie mamy tego związku emocjonalnego. Tak, albo przeklinać, bo tak. Nagle myślisz sobie, albo używanie zbyt mocnych słów, bo nie mamy tego wyczucia jeszcze. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.